żeby tym razem, nie dotykając siatki, wykonać ruch, przygotowanie do skrótu, zgarnięcia lotki. Cała sztuka sprowadza się do tego, żeby tą krawędź prowadzić cały czas w jednakowej odległości od siatki. Najczęściej popełnianym błędem jest taki obrót, czyli uciekamy od lotki. Ten ruch powinniśmy mieć już tak wytrenowany, że tą krawędź, ten punkt, cały czas mamy przyklejoną przy siatce. Przygotowanie do skrótu, a tak, dotknąłem siatki, bo to było słychać. Nie dotknąłem siatki. Odszedłem trochę, też jest mój błąd, bo powinienem ten ruch poprowadzić równolegle przy siatce. Ale to jest oczywiste, że jakieś błędy popełniam, jeżeli nie trenuję. Niemniej prawidłowo zgarnąłem lotkę, nie dotykając siatki ani przed, ani po uderzeniu. Ani też nie owinąłem lotki. Tak? No to proszę to robić. 10 razy. Palce otwarte, one pozwolą szybszy wykonać ruch. Karolku, od tej zaczynaj, od ostatniej zaczynaj. Od tej zaczynaj ostatniej. Ale nie tak, nie zmienić. Aż pociąg ma rozwój z światła. O tak. Pociągi, złóż siatki w tym obrocie. Tak. I właśnie ja, teraz tu Karol, wyjdzie to, czy masz przeprost łokcia, czy też nie. Jak masz ugięty łokieć, popatrz, ten łokieć dalej mi się ugina. Jak mam przeprost, wtedy będzie problem. I do prawie równoległej pozycji głowicy do siatki. Ale to ma być szybko. Otwarte duże palce i błyskawica. Przygotowanie, tak jak tylko trzeba, i błyskawiczny ruch. Pociągi wzdłuż taśmy, nie sam obrót. Nie sam obrót, to jest obrót z przesuwaniem wzdłuż taśmy. Otwarte duże palce, krótki uchwyt rakiety. Pozycja do skrótu. I troszeczkę dłużej do taśmy. I zatrzymaj, tak? Żebyś nie trafiła w siatkę, bo trafiłaś teraz. Przez to, że nie było zaciśnięcia palców.